Następnego dnia rano budzicie się opalone, piękne, przybrązowione. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Lato się zbliża wielkimi krokami i dzisiejszym filmem chciałabym tak naprawdę rozpocząć temat Hot Girl Summer, bo to będą nasze wakacje, to po prostu będą nasze wakacje i tak myślałam, od czego by zacząć i wydaje mi się, że najsensowniej będzie po prostu zacząć od polecenia moim zdaniem najlepszych letnich kosmetyków z praktycznie każdej kategorii, mogłabym powiedzieć. Przygotowałam ich naprawdę sporo. Są to produkty, które znam, lubię, używam. Letni czas to jest po prostu czas, gdzie wydaje mi się, że chcemy wyglądać najlepiej. Też o wiele częściej, że tak powiem, wychodzimy po prostu z domu. I fajnie jest też tryskać taką pewnością siebie, czuć się po prostu dobrze w swojej skórze. A wiadomo, że taka pielęgnacja, zadbanie o siebie od zewnątrz jest też sposobem, żebyśmy my od środka po prostu poczuły się lepiej w swoim ciele. Jak lato, to wiadomo, że muszę zacząć od SPF-ów. Ogólnie rzecz biorąc, ja przygotowałam Wam dzisiaj naprawdę bardzo dużą ilość produktów, więc nie będę się też rozwodzić nad każdym z nim osobna, tylko raczej postanowiłam je tak pogrupować i pokazać Wam te, które ja osobiście polecam, które lubię. I jeżeli chodzi o SPF-y do twarzy, to są między innymi te wszystkie. La Roche-Posay Antelio, CeraVe, Garnier Sensitive Advanced. Jego akurat nie dostaniecie w Polsce, ale jeżeli będziecie gdzieś za granicą na wakacjach, czy Hiszpania, czy Włochy, czy Wielka Brytania, szukajcie ich poza Polską, bo one występują w wielu krajach, w Niemczech i jest to tak świetny SPF, że ja Wam go totalnie polecam. A jako, że jest okres wakacyjny, część z Was pewnie też będzie wyjeżdżać za granicę, to jeżeli chodzi o w ogóle kosmetyki, to za granicą właśnie warto spojrzeć na ten SPF. Basic Lab, lekka emulsja ochronna, garnierowa nowość, która jest akurat dostępna w Polsce, czyli takie serum. I jeszcze SPF-y Supergoop, ten to jest akurat Unseen Sunscreen i on jest dosłownie niewidoczny, niewyczuwalny na skórze, zero. Wszystkie z tych SPF-ów uwielbiam. Ja mam cerę tłustą i każdy z nich sprawdza mi się genialnie. Żaden z nich nie bieli. Wszystkie wyglądają świetnie pod makijażem, wszystkie się świetnie wchłaniają. Jedne są trochę lżejsze, inne są trochę cięższe, jedne mają bardziej leistą konsystencję, inne mają bardziej taką gęstą. Natomiast każdy z nich sprawdza mi się genialnie. Używam je naprzemiennie, wszystkie mają wysoką ochronę, ale też używam ich na tyle długo, żeby naprawdę móc Wam je polecić tak z ręką na sercu. I do tych wszystkich dodałabym jeszcze SPF z Yves Austinu, Soleclean Puritin, rewelacyjny, leciutki. Używałam go całe zeszłe wakacje, po prostu kocham. Pozostanę jeszcze w temacie SPF-ów, ale przejdę do ciała i tutaj również Yves Austin muszę Wam bardzo polecić. Ogólnie całą gamę SPF-ową Yves Austinu używałam całe zeszłe wakacje i powiem Wam, że naprawdę świetnie mi się sprawdzają te produkty. Z całej gamy, którą miałam i którą, że tak powiem, zużywałam konsekwentnie, zostały mi te dwa produkty. Tutaj mam właśnie SPF 50, wodoodporną 50. Też jest to świetny produkt, ponieważ super się wchłania, ale jednocześnie jest wodoodporny i rzeczywiście jest wodoodporny. Zobaczcie, on, ja nie wiem, mi się wydaje, że on już raczej na ten rok się nie nadaje, chociaż została tu resztka i chyba po prostu to, że tak powiem, wykończę. W każdym razie pamiętajcie o tym, że SPF-y też mają swoją datę przydatności, te 12 miesięcy, to jest chyba taki max. Później one mogą trochę tracić na tej wartości i fajnie jest też mieć, że tak powiem, świeży SPF, który będziecie pewne, że ma tę najwyższą ochronę, ale bardzo Wam polecam całą gamę SPF-ów, zarówno do twarzy, jak i do ciała z Yves Austinu. I również mam tutaj piankę kojącą po opalaniu, która też świetnie mi się sprawdziła w zeszłym roku. Bardzo Wam polecam, fajnie koi, fajnie uspokaja tę skórę, nawilża ją i do tego, zobaczcie, jest to w takiej fajnej, poręcznej formie. Skoro jestem przy ciele, to pokażę Wam od razu mój ulubiony balsam. Ja ogólnie jestem osobą, która średnio lubi się balsamować. To nie jest moja ulubiona rzecz. Ja nie robię tego codziennie. Ja codziennie wieczorem się nie balsamuję od stóp do głów, bo po prostu jestem i leniwa w tym temacie, ale też bardzo często trafiałam na balsamy, które po prostu były niekomfortowe na tym ciele. To takie uczucie lepkości się bardzo długo utrzymywało. Natomiast ten balsam to jest dla mnie trochę taki game changer, ponieważ on
dosyć szybko się wchłania, jeżeli chodzi właśnie o takie, mogłabym powiedzieć, dosyć mocne balsamy, ponieważ on jest bardzo mocno nawilżający, a mimo wszystko to uczucie lepkości jest dosyć krótkie. On się nazywa Lippy Carbaum, zobaczcie, jest w takiej dużej butelce, fajnie, że można go sobie wycisnąć na dłoń, a nie grzebać w tym balsamie, jak na przykład niektóre balsamy są w takich słoikach. Ja chyba wolę właśnie taką formę. Natomiast jako samoopalacz ja najchętniej sięgam po kropelki samoopalające. Mówiłam Wam w ostatnim filmie, że takimi moimi ulubionymi do tej pory to były te z Isle of Paradise. One kosztują około 150 zł, są świetne. Naprawdę Wam je polecam, dlatego że ta opalenizna pięknie się utrzymuje. Jak schodzi, to schodzi bardzo równomiernie. Rzadko kiedy martwiłam się o jakieś plamy na ciele. W ogóle nic takiego nie występowało. Natomiast z tymi kropelkami też jest o tyle fajnie, że można je tak naprawdę codziennie dokładać. Bo o co chodzi z takimi kropelkami samoopalającymi? Je po prostu miesza się z ulubionym balsamem. W moim przypadku to jest akurat właśnie ten. I po prostu w zależności od też intensywności opalenizny, jaką chcecie uzyskać, od 1 do 12 kropel dodajecie właśnie do balsamu. Rozsmarowujecie to w dłoniach, smarujecie całe ciało dokładnie. Idziecie spać, następnego dnia rano budzicie się opalone, piękne, przybrązowione. Ja wolę takie kropelki od innych samoopalaczy, ponieważ one dłużej się utrzymują na skórze. Można je właśnie dokładać, dlatego że w taki sposób, jak Wam opisałam, można się balsamować co drugi dzień i ta opalenizna, że tak powiem, będzie zwiększała swoją intensywność. I co ważne, skóra tak nie śmierdzi, jak na przykład po musie samoopalającym. I też właśnie, tak jak już Wam powiedziałam, ładnie, równomiernie schodzi. Na ten moment zaczęłam sobie testowanie tych kropelek Stanologist. W ogóle jestem nimi dzisiaj nawet posmarowana. Jestem tak lekko muśnięta słońcem. Słońcem w kropelkach. I na ten moment muszę Wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. To jest moja taka dwudniowa opalenizna. Nie jest to, wiecie, nic najciemniejszego, ale same te kropelki, one też są w odcieniu medium. One nie są najciemniejsze z możliwych. Plus też ja też nie nakładałam tej największej ilości kropelek. Mniej więcej tak 5-6 kropli dodawałam do balsamu i tak się właśnie robi z każdą smarowaną partią ciała. Ostatnio też na moim kanale zahaczyłam trochę o temat problematycznych pleców, trądziku na plecach, wyprysków na plecach. Ogólnie jest to temat, który ja gdzieś tam raz na jakiś czas poruszałam, mniej lub więcej, ale raczej mniej. Z tego względu, że też to dla mnie, mogłabym powiedzieć, od lat nastoletnich był bardzo taki duży problem i nawet nie tyle to był problem na ciele, chociaż był to ogromny problem na ciele, co była to dla mnie bardzo taka wstydliwa kwestia. Obecnie moje plecy wyglądają naprawdę bardzo dobrze, zresztą nie chcę się za bardzo przemieszczać, ale trochę bym Wam pokazała. No fajnie, wszystko mi leci. W moim przypadku okazuje się, że to laktoza w dużej mierze przyczynia się do tych zmian, także zalecam Wam osobom, które mają z tym problem, aby, że tak powiem, właśnie szukać przyczyny, bo to nie jest tak, że ten trądzik się pojawia, bo on się pojawia i tyle, bo taką macie urodę, tylko rzeczywiście coś tam w środku może się dziać nie tak i fajnie jest po prostu znaleźć tę przyczynę, ale przez to też, że te problematyczne plecy to jest dla mnie dosyć taki codzienny problem, to też trochę wiem, jak sobie z tym radzić, tak powiedziałabym doraźnie, i tutaj kwasy AHA i BHA się świetnie sprawdzają. Ja na przykład używam takiego toniku, on jest akurat w gigantycznej butli. To jest tonik z kwasem glikolowym od Pixi. Ja po prostu wieczorem na wacik nalewam sobie trochę tego toniku i przecieram po całych plecach. Właśnie ten kwas glikolowy, on tak fajnie działa, trochę oczyszczająco, trochę nawilżająco na skórę. Ja osobiście właśnie mam ten tonik z kwasem glikolowym, ale też na przykład kwas mlekowy, czy kwas salicylowy, czy jakieś inne kwasy AHA i BHA świetnie się tutaj sprawdzą, aby, że tak powiem, trochę wspomóc tę skórę na plecach. Ważna kwestia, jeżeli planujecie opalanie, dużą ekspozycję na słońcu, nie stosujcie tego. Nie stosujcie tego i też pamiętajcie zawsze o SPF-ie. Natomiast jeżeli nie macie aż tak dużej ekspozycji na słońcu, to fajnie sobie użyć te kwasy kilka razy w tygodniu na wieczór właśnie na te problematyczne obszary, czy to są plecy, czy to są pośladki, czy to są uda. Bardzo często w różnych miejscach pojawiają nam się te niedoskonałości i właśnie te kwasy, one tak fajnie, że tak powiem, wygładzają tę skórę. I co też ważne, jeżeli planujecie ekspozycję na słońcu, po użyciu kwasów, zarówno czy na twarz, czy na plecy, czy gdziekolwiek, nałóżcie ten SPF, ponieważ w innym przypadku bardzo możliwe, że zrobią Wam się po prostu przebarwienia na skórze,
a wydaje mi się, że to jest jeszcze gorsze niż same te wypryski, bo o wiele ciężej jest się ich pozbyć. I ja kolejny punkt w moich notatkach, ponieważ zrobiłam sobie ogromne notatki, żeby o niczym nie zapomnieć, następny punkt nazwałam nawilżenie face'a. I tutaj ponownie mnóstwo produktów, które mogłabym Wam polecić, które uwielbiam. Ogólnie ja jestem ogromną fanką bardzo mocnego nawilżenia, ale w takiej żelowej, lekkiej konsystencji. Tego typu produkty sprawdzają mi się najlepiej całorocznie, uwielbiam. Natomiast latem szczególnie. Produkty, których ja używam, muszą mocno nawilżyć moją skórę, ale jednocześnie nie lubię takiego uczucia obciążenia, takiego przetłuszczenia. I właśnie wszystkie, które Wam teraz pokażę, takie są. Są leciutkie, ale bardzo mocno nawilżające. Sera takie mocno nawilżające i odbudowujące to jest Bioma, to jest Hydrating Serum i ono kosztuje bodajże 69 zł w Sephorze. Genialne. Basic Lab Serum z Trehalozą. Tego to wydaje mi się, że w ogóle nie muszę Wam przypominać, bo to jest produkt, którego ja używam dosłownie od jakichś 2-3 lat. I Behedra od Drunk Elephant, również leciutkie, żelowe, świetnie nawilżające serum do twarzy. Jedne z moich ulubionych kremów nawilżających to CeraVe. Ono akurat świetnie się sprawdzi na podróż. Zobaczcie, jak mało miejsca ono zajmuje w porównaniu na przykład do tego z Drunka, ale ten krem to jest po prostu... Uwielbiam go. To jest moje drugie zużyte opakowanie. Świetnie nawilża. Protini krem z peptydami. Genialny. I kremy pod oczy bardzo nawilżające, ale również o takiej bardzo leciutkiej konsystencji. To jest Ulle Henriksen Wrinkle Blur z bakuchiolem. Zobaczcie, ile ja go tu mam. To jest dosłownie milimetr produktu, który został mi w opakowaniu. I Laneige. Uwielbiam ten kremik. No, jest przeboski. Też jakaś końcówka mi tutaj została. W każdym razie, tak samo jak krem nawilżający od CeraVe, ten z Ulle Henriksen, on się też świetnie sprawdzi na podróże, ponieważ jest bardzo kompaktowy, malutki, leciutki, fajny, przyjemny. Boski. Wiadomo, że każda summer girl chce wyglądać jak najlepiej, szczególnie latem. Dużo częściej chodzimy bez makijażu i fajnie też jest czuć się dobrze bez tego makijażu albo z małą ilością makijażu. Jeżeli chodzi o wszelkie problemy trądzikowe, to tak jak Wam już powiedziałam, warto najpierw się zdiagnozować, znaleźć przyczynę, od czego w ogóle ten trądzik się pojawia, ale z kosmetyków, szczerze od serca, mogę Wam polecić ten krem. Jest on dla mnie odkryciem tego sezonu, jest to krem z kwasem salicylowym. Krem Vichy Normaderm. Ja go używam w formie serum raz na 4 dni w wieczornej pielęgnacji. Fajnie uspokaja skórę, uspokaja wszelkie zmiany skórne. Tylko ważna rzecz, zawsze następnego dnia rano pamiętajcie o SPF-ie. No bo to są w końcu kwasy, tak samo przy retinolu, ale ogólnie. Nałożenie SPF-u codziennie z rana, myślę, że to powinno być tak ważne jak, nie wiem, jak wypicie szklanki wody z rana po przebudzeniu się. Czy zrobienie kupy, okej? Zauważyłam też, że często im bliżej lata, tym chętniej sięgamy po witaminę C. Fajnie też jest wiedzieć, jakie są witaminy C, jak je rozróżniać. Dla mnie witamina C jest to jeden z ulubionych aktywnych składników na skórę, który przepięknie rozjaśnia tę skórę, rozpromienia ją, niweluje przebarwienia, działa antyoksydacyjnie, ogólnie miodzio. Ja Wam bardzo chcę polecić te sera. Tutaj brakuje jeszcze serum z Health Labs, właśnie też z witaminą C. I może zacznę od produktów, które właśnie zawierają pochodną witaminy C, czyli tetraizopalmitynian askorbylu. Jest to jedna z najbardziej stabilnych form witaminy C, rozpuszczalna w tłuszczach, które super się właśnie sprawdza przy cerze tłustej. I zarówno serum z Health Labs, jak i również to serum z Basic Lab właśnie zawierają tę pochodną witaminy C. Obydwa te sera są genialne. Natomiast te dwa sera zawierają kwas askorbinowy i jednocześnie jest to najmniej stabilna forma witaminy C, ale też najskuteczniejsza. Najszybciej i najłatwiej jest zauważyć rezultaty na skórze po ich stosowaniu. Tylko ważna rzecz, te produkty, one mniej więcej mają taką przydatność 6 miesięcy. W ciągu 6 miesięcy trzeba je wykorzystać, ale mówię Wam, efekty można zauważyć praktycznie od razu. Ja właśnie ostatnio zaczęłam sobie testować to serum Annabelle Minerals. Dwa użycia, dosłownie 2-3 użycia i ja już widzę, jak ta skóra jest pięknie rozjaśniona. A to jest Drunk Elephant C Firma Fresh i jest on w
tak fajnej formie, ponieważ tak naprawdę sami w domu sobie łączymy te składniki i wtedy mamy pewność, że mamy świeży produkt, że od dnia, że tak powiem, połączenia tych składników możemy sobie policzyć te 6 miesięcy i mamy tę pewność, że będzie to produkt, który będzie działał na naszą skórę. I też szybkie przypomnienie a propos kwasu askorbinowego, nie łączymy go w jednej pielęgnacji ani z kwasami, ani z retinolem. Ważna kwestia, wszystkie hot girls zawsze zmywają makijaż wieczorem, proszę o tym pamiętać. Najulubieńszy, jeżeli mogę tak powiedzieć, produkt do demakijażu, bo najpierw go używałam w ogóle w jakiejś totalnie randomowej butelce, ponieważ Health Labs wysłali mi taki produkt do przetestowania. Teraz mam już realny produkt, taki jaki i Wy możecie dostać i jest to naprawdę mój ulubiony produkt do demakijażu, do rozpuszczania tego makijażu. Nie szczypie on w oczy, fajnie się zmywa, fajnie emulguje z wodą, fajnie emulguje z żelem do mycia twarzy. Po prostu rewelacyjnie wszystko zmywa. I pamiętajcie o tym, że SPF również trzeba zmyć dwufazowo, ponieważ SPF-y bardzo często to są takie dosyć tłuste produkty. One samą wodą też bardzo często same nie schodzą, szczególnie te wodoodporne. Więc fajnie jest mieć dobry produkt do takiego właśnie dwuetapowego oczyszczania skóry. Dobra, przechodzę szybko do produktów makijażowych, bo czuję, że to będzie najdłuższy tasiemiec mojego życia. Ogólnie bardzo często latem nakładam sobie leciutką taką bazę na całą twarz. Nakładam taki BB cream na całą twarz, wręcz on jest praktycznie niewidoczny, ale bardzo kryjącymi korektorami, bardzo napigmentowanymi korektorami zakrywam sobie pojedynczo, punktowo niedoskonałości. I trzymam się tych dwóch, ponieważ one są rewelacyjne. One są tak plastyczne, tak fajnie się z nimi współpracuje, tak fajnie utrzymują się na tej skórze, że dosłownie trzymam się ich i chyba już do końca życia będę je kupowała. I tutaj mówię o korektorze Liquid Camouflage z Lovely, ale też Multitasker z Rimmel. Obydwa super kryjące, super plastyczne, fajnie się wtapiają w skórę. Ta skóra w tych miejscach, gdzie ten korektor jest nałożony, nie wygląda na przesuszoną, no po prostu bajka. Jak lato, to i róże. I nie będę Wam po raz setny mówić o różach z Rare Beauty, bo je oczywiście, że polecam. I tak samo o Charlotte Tilbury też się nie będę wywodzić, bo też uwielbiam. I możecie zobaczyć te róże w innych moich filmach. Natomiast moje ostatnie odkrycie to są róże z kolekcji Inglot i Komunikatywnie i naprawdę szczerze muszę Wam je polecić. Są dwa odcienie tych kremowych róży, fajnie się z nimi pracuje, są ładnie napigmentowane, nie za mocno, nie za słabo, są po prostu plastyczne, pięknie się wtapiają w tę skórę i przede wszystkim te odcienie, one tak pięknie rozświetlają skórę. No po prostu coś cudownego. A róże latem to jest inny level. Mój ulubiony sposób na lato to jest w ogóle nałożyć sobie odrobinę kremu BB, odrobinę różu na policzki, odrobinę bronzera, tak jakby przybrązowić, ocieplić tę skórę i tyle. Bez nakładania maskary, bez nakładania produktu do brwi, jeszcze odrobinkę jakiegoś balsamu do ust. No i to jest tak świeży, piękny look. Kocham. No i również tak samo jak róż, bardzo Wam polecę też z tej kolekcji Inglot i Komunikatywnie bronzer. On również występuje w dwóch odcieniach, takim troszkę chłodniejszym i troszkę cieplejszym. Obydwa mogłabym powiedzieć, że są bardzo uniwersalne, bo ja jako osoba o dosyć jasnej karnacji lubię zarówno jeden, jak i drugi. Ale też z takich fajnych produktów konturująco-brązujących to ten od Rare Beauty w sticku też jest genialny. To jest taki wysuwany stick. Ja mam go w odcieniu, już Wam mówię, Good Energy i jest to fajny, neutralny odcień, który troszkę Was ociepli, troszkę Was wykonturuje, tylko ważna rzecz, jest to bardzo napigmentowany produkt. Chyba lepiej go sobie rozprowadzić na dłonie i tak z nim pracować, niż bezpośrednio na twarz, bo mogą z Was się zrobić niezłe czekoladki. Nawilżone juicy usta. Wydaje mi się, że to jest kolejny taki element takiego letniego looku. Ja do ust bardzo lubię maski Laneige. Ta akurat jest w takiej mini formie i specjalnie Wam ją pokazuję, bo myślę, że jest to fajna opcja właśnie taka wakacyjno-podróżnicza, ponieważ jest to malutkie, kompaktowe, a też ten produkt jest bardzo wydajny, więc nawet takie maciupeńkie opakowanie starczy Wam na cały wyjazd, na jaki się wybieracie i nawet dłużej, ale co Wam muszę polecić tak po prostu, z głębi siebie, to jest ta maska z Ministerstwa Dobrego Mydła. Moim zdaniem jest to produkt
tak uniwersalny, ponieważ jest to produkt świetnie nawilżający właśnie usta, ale ta maska też rewelacyjnie się sprawdzi dosłownie na całe ciało. Jeżeli gdzieś jedziecie, macie przesuszone pięty, smarujecie tym sobie pięty, macie przesuszone usta, smarujecie tym sobie usta, macie przesuszone, nie wiem, skórki przy paznokciach, smarujecie sobie tym skórki przy paznokciach, tą maską możecie wysmarować wszystko i ona wręcz działa jak taka maść, coś po prostu genialnego i właśnie jest to taki fajny produkt wielofunkcyjny, który może być po prostu taki zadaniowy do wielu sytuacji. Macie jakieś oparzenia skórne, macie jakieś, nie wiem, odciski, to wszystko po prostu można tym nasmarować i ta skóra od razu poczuje takie ukojenie. Jeżeli mam skojarzyć lato z jednym, jedynym zapachem, dla mnie to jest ten zapach Guerlain, mandarynka i bazylia. Piękny, świeży, cytrusowy, orzeźwiający. Też myślę, że na rynku jest wiele zamienników tego produktu, ale ogólnie polecam Wam na lato właśnie takie lekkie, cytrusowe nuty zapachowe. Takie świeże, takie południowe. No coś pięknego. A skoro mowa o zapachach, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o paszkach. Ja ostatnio przerzuciłam się na dezodorant naturalny. Ogólnie jeszcze jestem, że tak powiem, w fazie testowej tego produktu. Mam wrażenie, że w tym momencie moja skóra dopiero się przyzwyczaja do takiego naturalnego dezodorantu. I powiem Wam, że naprawdę jest taki przyjemny w użyciu, dlatego że ani się nie roluje, ani się nie kulkuje. On ma taką, powiedziałabym, żelową formułę, która pod tym takim względem użytkowania jest naprawdę bardzo wygodna i bardzo komfortowa. I też co jest fajne, że to jest tak naprawdę, nie wiem jak to teraz wyciągnąć, w każdym razie jest to wymienny wkład, że kupujecie tylko wkład, a to opakowanie z zewnątrz macie jedno. Jest to po prostu troszkę bardziej eko. Ja zdecydowanie czuję, że nie poruszyłam tutaj wszystkich tematów, a jednocześnie czuję, że naprawdę gadam i gadam i gadam. Ostatnia rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, chcę po prostu przejść do włosów. Suchy szampon. Latem, moim zdaniem, to jest świetna sprawa. Dla mnie w ogóle suchy szampon to jest świetna sprawa całorocznie. Aczkolwiek muszę Wam po prostu polecić z głębi serca ten suchy szampon Kevin Murphy. On jest troszkę droższy, ale jest no po prostu genialny. Dlatego, że nie bieli tak tych włosów. One są mięciutkie, przyjemne, ładnie pachną po jego użyciu. Nie są takie chropowate, szorstkie, zabielone. Natomiast jeżeli chodzi o taką trochę bardziej budżetową wersję, to ja Wam polecam suche szampony Batiste. One troszkę bardziej bielą te włosy, aczkolwiek jak dobrze się je, tak wiecie, przetrzepie, można by powiedzieć, użyję ruchów, które miałyby imitować mycie włosów, to też świetnie te włosy wyglądają, fajnie się sprawdza i on chyba kosztuje, nie wiem, jakieś, wydaje mi się, że między 15 a 20 zł, w zależności na jaką promocję uda się trafić. W każdym razie jest to troszkę bardziej budżetowa wersja niż ten Kevin Murphy. I co? Ja tak naprawdę mogłabym Wam jeszcze powiedzieć o wielu innych produktach, ale zachodzi słońce. Ja gadałam bodajże godzinę. Widzę, że bateria zaczyna mi się rozładowywać w aparacie, także to jest chyba najwyższy czas, żeby po prostu zakończyć dzisiejszy film. Z przyjemnością nagram dla Was troszkę więcej takich letnich treści, nie tylko produktowych, ale też z przyjemnością nagrałabym dla Was takie treści, na przykład o tym, jak poczuć się lepiej tego lata, co zrobić, żeby poczuć się lepiej tego lata, jakie wprowadzić nawyki, ponieważ jest to dobry czas też na zmiany. Mamy długi dzień, mamy krótką noc, mamy ciepłe wieczory, mamy dużo słońca i zdecydowanie jest to czas, żeby czerpać jak najwięcej z tego życia. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ja się z Wami już żegnam. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Buziaki, pa!